Miło nam powitać Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Zaczytani, który dziś wypełnią święta, a dokładnie związane ze świętami książki, które poleci Państwu Józefa Witas z Księgarni Agora. Dzień dobry Państwu, Józefa Witas. Koniec roku, początek nowego, zawsze wzbudza nas refleksje, nakłania do wspomnień. Tak też robią nasi goście przy wigilijnym stole. Akurat ta książka jest właśnie taką refleksją na temat świąt Bożego Narodzenia spędzanych nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. A opowiadają o niej ludzie kultury, biznesu, kościoła. Dzielą się po prostu z nami swoimi refleksjami na temat przeżytych świąt. To, co mnie tutaj zastanawia, oczywiście wszyscy mówią o pięknych świętach, o magicznych, o tym, jak to jest wspaniale być z rodziną, być razem, ale jednak każdy z tych rozmówców zaczyna tęsknić do tego, co było, do tych świąt, które były kiedyś. Zwracają uwagę na wszechobecną komercję. No i o tym mówią również, że w tej chwili nie potrafimy ze sobą już rozmawiać. Jest tutaj jedna wypowiedź, która mnie tak właśnie bardzo zastanowiła. Spotykamy się przy wigilijnym stole, nie widzieliśmy się dawno i zamiast ze sobą rozmawiać, cieszyć się, to wymieniamy prezenty. Licytujemy się na prezenty. Dzieci nie potrafią się już z tych prezentów cieszyć, bo gdyby był on jeden, no to sprawiłby na pewno radość. Natomiast jak to jest góra tych prezentów, przestaje to już być takie atrakcyjne. No i jeszcze jedno. Na koniec zaczynamy się kłócić. Bo babcia jest z PiS-u, dzieci z PO, a wnuczka popiera Kukiza. No i tak to wygląda właśnie ta nasza dzisiejsza rzeczywistość. Jest również jedna piękna wypowiedź księdza, który wspomina, jak u nich na święta największą atrakcją było to, że przyjechała siostra z Krakowa i przywiozła pomarańcze. I ta jedna pomarańcza potrafiła sprawić tyle radości. Dzisiaj nie potrafimy się już cieszyć takimi rzeczami. A przecież najważniejsze jest, żebyśmy byli właśnie w tym okresie świątecznym, poświątecznym, właśnie razem. I ten czas spędzili no, w sposób taki, który potem będziemy mogli wspominać, tak jak tutaj właśnie nasi rozmówcy, że były to święta magiczne, piękne, które spędziliśmy wspólnie razem z rodziną. Pomimo, że czasami ta rodzina była na drugim końcu świata, ale byliśmy przecież razem i pamiętajmy o tym. A jeżeli już jesteśmy przy świętach i przy właśnie tym, jak to było, no to przecież zwierzęta w noc wigilijną mówią ludzkim głosem. Przeczytam Państwu to, co zaobserwował pies. O jedzeniu potraw drugiej świeżości. Zdarza się zimą każdego roku. Tak myśli sobie nie jeden pies. Że w dom się wkrada wielki niepokój i trudno wyczuć, co ludziom jest. Najpierw do domu znoszą jedzenie. O wiele więcej niż zjeść zdołają. Pichcą, gotują, robią pieczenie, a ślinka leci, a psu nie dają. Potem ogromne czują zmęczenie. Przy drzewku z lasu wspólnie siadają i narzekając na przejedzenie, jedzą i jedzą, a psu nie dają. Wreszcie nie mogą, pomoc wzywają, przychodzą krewni, też ledwo żywi. I jeść już także siły nie mają. Wtedy troszeczkę pies się pożywi. Wreszcie nie może być już tak dalej, wszystko się psuje. Więc biedne zwierzę musi to zjadać i myśli z żalem. Nie mogli dać mi, gdy było świeże. No i to jest taka właśnie refleksja jeszcze jedna. Nie gotujmy za dużo, a cieszmy się tym, że jesteśmy razem.
Chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć również o dwóch przepięknych książkach, które na mnie zrobiły olbrzymie wrażenie. Tym bardziej, że jak widać w tytule, mowa jest o wilkach. Te wilki w naszych lasach już są. Kiedyś, jak jechałam właśnie tutaj przez Zielonogórskie, zwróciłam uwagę na tabliczkę Uwaga, wilki. I wtedy tak sobie pomyślałam, że pamiętam, że Drescher w Rodzinnym Gnieździe opisywał te wilki. Zrobiło to na mnie również bardzo duże wrażenie, że są one takie rodzinne, tak wiele przykładają uwagi do wychowania swoich szczeniąt. Jest podział ról, rola matki, rola ojca. No, to wszystko po prostu zaczęło jakoś inaczej we mnie oddziaływać i zdałam sobie sprawę, że praktycznie dość tych wilków nie znamy, to w naszej kulturze te wilki to są jakieś straszne bestie, demony, a tutaj się okazuje, że po prostu to my dla nich jesteśmy bestiami i tymi największymi drapieżnikami, no i przede wszystkim zagraża im człowiek. I właśnie o tym są również te dwie książki. Jeżeli ktoś lubi reportaże, będzie naprawdę nimi zachwycony. Nie są to książki typowe właśnie o zwierzętach. Są to reportaże, które mówią o życiu, na przykład jak ta Wilk zwany Romeo, Nicka Jansa, mówi o wilku, który zaprzyjaźnił się z ludźmi na Alasce. Bawił się z psami ludzi, biegał z narciarzami, po prostu stał się maskotką okolicznej ludności. Przepiękny, olbrzymi wilk, czarny, po prostu no nie wiadomo dlaczego akurat tak się stało, że został sam. Tutaj autor wysnuwa różne hipotezy, ponieważ znaleziono niedaleko martwą wilczycę, która już miała niedługo rodzić, była zastrzelona i po prostu przypuszczał, że może była to albo jego partnerka, albo siostra, albo matka. No, wilk został sam i szukał towarzystwa, znalazł towarzystwo psów i ludzi. Książka jest naprawdę warta przeczytania. Opowiada o pięknej Alasce, o olbrzymich przestrzeniach, o tym wszystkim, czym można się zachwycić. Tę serdecznie polecam, a takim odpowiednikiem właśnie tej książki o wilkach, o ich historii jest również książka naszego autora, Adama Wajraka. Adam Wajrak jest nie tylko wspaniałym fotografem, dziennikarzem, ale również pięknie pisze. I to, co przeżył w Puszczy Białowieskiej i nie tylko, bo również dużo wspomnień jego dotyczy Bieszczad, zamieścił w tej książce. Opowiada tutaj o swoich przyjaźniach ze zwierzętami, ale głównie właśnie o tym, jak poznaje wilki. Aby je poznać, po prostu poświęca na to kilka dobrych lat. Tropi je, robi im zdjęcia, stara się dowiedzieć jak najwięcej na temat ich psychiki, ich obyczajów. No i właśnie to wszystko zawarł w tej książce. Zarówno w jednej, jak i w drugiej książce również jest cała historia wilków. Nie tylko w Europie, ale i na świecie. I o tym, w jaki sposób te wilki właśnie traktują ludzie. Jest olbrzymie okrucieństwo ze strony ludzi. No i po prostu nasuwa się bardzo dużo refleksji. Człowiek dla człowieka wilkiem, ale kto tu jest właściwie bestią? Czy wilk, czy my? No to odpowiedzcie sobie Państwo sami. Na pewno odpowiedź znajdziecie w tych książkach. Już jesteśmy przy zwierzętach. Chciałam Państwu przypomnieć również dwie książki, które były wydane w latach 80. Rodzinne gniazdo Dreschera i Cena miłości, również Dreschera. To są moje prywatne książki, pewnie w bibliotekach jeszcze gdzieś będą dostępne. Następne wydanie chyba było w 90. którymś roku. Ja jestem szczególnie przywiązana do nich, dlatego że mój
siostrzeniec, który bardzo nie znosił czytania i nie mogłam go do niego zachęcić, dzięki właśnie tym książkom, a wtedy miał zaledwie 10 lat, zaczął czytać i to w taki sposób pokochał książki, że dzisiaj został bibliotekarzem. Szkoda, że nie w Polsce, bo w Melbourne. Ale właśnie Rodzinne Gniazdo, które opowiada o tym, w jaki sposób zwierzęta radzą sobie z problemami rodzinnymi, w jaki sposób wychowują swoje dzieci, ta więź między matką a rodzeństwem, rola poszczególnych członków, czy to w stadzie, czy w jakiejś większej grupie, te przedszkola, które tam robią, opieka dorosłych, to wszystko no, wzbudza w nas taką refleksję, że czasami możemy się bardzo dużo od tych zwierząt nauczyć. Szczególnie właśnie w obecnej sytuacji, kiedy nie możemy się ze sobą dogadać, warto jest, abyśmy sięgnęli właśnie do tego typu książek i uzmysłowili sobie, że no, jesteśmy tylko częścią przyrody, a czasami warto ją obserwować i uczyć się od niej. W związku ze świętami na rynku wydawniczym pojawiło się wiele poradników na temat bontonu, z których możemy się dowiedzieć, jak się witać, kto komu powinien podać rękę, jak się zachowywać przy stole, jak wysłać maila, jak napisać pismo i wiele innych porad przydatnych w życiu. Wielka Księga Dobrych Manier. Tutaj znowu mówimy uprzejmie, jak właśnie pisać listy, jak się zwracać do siebie, jak rozmawiać przez telefon, jak odpowiednio się ubrać, jak zostać damą, współczesne maniery. Dlaczego o tym mówię? Wiadomo, lepiej mieć wiedzę i z niej nie korzystać, niż jej potrzebować, a jej nie mieć. Stara zasada, prawda? Poza tym, no wiadomo, ten odnosi większe sukcesy, kto potrafi zjednać do siebie ludzi, potrafi mieć z nimi kontakt, nawiązać kontakt, ale i sprawić, że ludzie w jego towarzystwie czują się o wiele lepiej niż sami ze sobą. Tacy ludzie po prostu mają charyzmę, tak o tym mówimy. A to wszystko właśnie jest w książkach, można się tego nauczyć. Jedni się z tym rodzą, drudzy nie, ale jeżeli tak naprawdę przyłożymy się, możemy naprawdę wielu rzeczy się nauczyć. I jest to może trudne, bo potem w sytuacji stresowej zapominamy o tym, ale jeżeli gdzieś to tam w podświadomości jest, to 3-4 oddechy i potem nam wyjdzie. A proszę o tym pamiętać, że teraz coraz częściej, jeżeli szukamy pracy, to przyszły pracodawca, czy ktoś, kto właśnie werbuje ludzi do pracy, zaprasza ich do restauracji, nie do biura, ale właśnie do restauracji. I tam przeprowadza rozmowę i bacznie obserwuje, jak się zachowujemy. Dajemy sobie radę, na przykład z podanym homarem, jak go zjemy, czy jakieś krewetki, czy ryba. Specjalnie zamawia dania takie dosyć ciężkie i, no, i wtedy nas testują. Jest to potrzebne, bo większość kontaktów daje pozytywne rezultaty. Właśnie gdzieś tam na przyjęciach jest najwięcej podpisanych umów, najwięcej nawiązanych nowych kontaktów. Dzisiaj te przyjęcia biznesowe są bardzo w modzie, no i trzeba się na nich odpowiednio zachować, odpowiednio ubrać. To wszystko właśnie mamy w książkach, serdecznie je polecam. A przy okazji chciałam złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia w nowym, nadchodzącym 2017 roku. Dużo, dużo szczęścia, powodzenia, przede wszystkim zdrowia i spokoju. Spokoju, bo to jest nam najbardziej dzisiaj potrzebne. Dziękuję bardzo.